Nice. Siema! Gabor z tej strony, a to jest profesjonalne komentary, ale coś, czego nie było dawno, bo jest to profesjonalne, ja stoję. RG, dobrze wam znany, montuje i jest nagrywanie na 1000. Dla mnie to jest super doświadczenie, bo to jest takie półprofesjonalne, półprofesjonalne, bo mamy dźwięko nagrywane osobno, obraz osobno, jest turbo zabawnie. Lecimy! Straszę moją dziewczynę przebrane za SCP w Minecraft. Znalazłem, a czy mój widz znalazł, film o SCP z kategorii płakać się chce, jak się ogląda w uniwersum Minecrafta, znaczy w uniwersum SCP w Minecrafcie. Zobaczymy, co to będzie. 17,5 minuty bolączki mnie czeka, ale dobrze. Straszę moją dziewczynę przebrane za SCP w Minecraft. Lecimy. To jest do mojej dziewczyny. Ładny a to dom. Jest ona, Patrycja. Cześć, dziewczyna. Która tam sobie. Ty, ale w ogóle patrz, jak to jest niebezpieczne, tak? Będę się przywalał, okej? Okay? Mam ochotę się powszywalać. Moi drodzy, czemu ten grill jest na kółkach, a kółka są obok niezagrodzonego wejścia balkonu? Ja wiem, że to jest Minecraft, ale boys and girls, tu się może stać coś złego. I się chyba opala, ale ma parasol. Nie no, na cieniu. Chyba chciała cień, bo no dzisiaj właśnie, mamy no, bardzo ale mocno. Ale to może sama po prostu chce być na świeżym powietrzu. Paradoksalnie, znaczy paradoksalnie, to nie jest paradoks. Świeże powietrze bardzo pozytywnie wpływa na ludzki organizm. Swobodnie leży, odpoczywa, niczego no, się super. Nie spodziewa. Nie utrudnia jej ja dnia jestem dzisiaj. Tutaj na drzewie, ukrywam się. To nie jest żeby normalna nie sytuacja. Zobaczyła. To nie jest normalne, jeżeli ukrywa się przed swoją dziewczyną na drzewie. Patrzcie, jaki ze mnie ninja. Chciałbym ją dzisiaj przestraszyć, zamieniając się w różne postacie. Okej, chowam się za tymi liśćmi. To przemień się w swojego starego i zniknij. Nagrywane na Twitchu, Twitch to fabsoczko borowaty, montowane przez RG Playa. Link do Twitcha i do RG Playa w opisie. SCP. SCP będziemy się zamieniać, ale fajnie. Mogę być takim okiem. Patrzcie oko. Na to. W co ja się teraz SCP zamieniam? Oko, OMG, ja pamiętam. Ja dobrze znam tą modyfikację, moi drodzy. Bardzo dobrze ją znam. Co tu jest? O kurde, to jest jakiś ten jajko, dobra, to... I dzisiaj będziemy straszyć moją dziewczynę, będąc takim okiem chodzą. Można się tego przestraszyć. Uważam, że jakby to nagle w Minecrafcie mi wyskoczyło, plus był jakiś głośny dźwięk, to byłbym w stanie się tego przestraszyć. Zobaczymy, jak dziewczyna, która absolutnie się przecież niczego nie spodziewa, zareaguje. Jestem mobem SCP. Takie super. Straszne moby, dziwne. Straszne, dziwne. Anormalne. Z tej creepypast. Możecie podejść zapeczką w górę. I bo ja wszystko widzę się... tym... Wszystko widzę, ale widzisz dwa razy mniej, bo masz jedno oko, a nie dwa. Jednym okiem, bo dwóch nie mam, zabrali mi. Taki jest dziwny, dziwny stwór, jak dziwne zabrali co... zabrali człowieku sami? Dobrze, już. Że jakoś tam wejdźmy, czekaj, może bym jakoś się podleciał, czekajcie z tej czemu? Strony. Nie, a, o, bo on jest na creative, tutaj... no tak. Myślałem, że to będzie logiczne z kategorii ej. Wejdę drzwiami, okej. Okay. Nie, on musi latać. Wejdźmy sobie do domu, zmieszczę się? Idealnie się zmieszczę. Jak idealnie, jak masz jeszcze tyle rezerwy, ile ja do sufitu, a ten sufit naprawdę nie jest dużo nade mną. Na styk, chłopie, taki długi jestem, że ledwo się zmieściłem. No ja ale też jestem długi, że ja mam 1,91 m, gościu. Weźmy sobie, zmienimy kamerę. Ej, czekaj, nie siedzi. O nie, ona wstała, o nie. Przecież teraz cały plan chyba się popsuje, czy nie? Bo to przecież taki film, że tu się nic nigdy nie psuje. O, jest, ale to ona, robi... Jak ty macie usłyszeć, jak ty chyba pełzasz? Albo, nie wiem, chodzisz takimi malutkimi stópkami, nawet nie wiem. O, i wiem co teraz, weź jej tym okiem, tak zawiń się wokół głowy i po grill. Przepraszam. Ja wiem, że to było wulgarne i brutalne. Po prostu bardzo dużo ostatnio gram w sapera i granie w gry powoduje u mnie takie mordercze myśli. Gryla sobie. Coś chyba tam kładzie. Gryla. Czekajcie, zaraz podejdziemy. Jest jakiś komputer. Ej, zaraz. Ten sam, zawsze z tego samego modu. Zawsze tak samo wyglądający. Joj. Lecimy po 2 miliony, co ci szkoda subskrybować lećcie. Mój kanał. Jeżeli wam się podoba kontent Smajslowa, to nieironicznie zasubskrybujcie go, bo jeżeli lubicie jakiegoś twórcę, to warto pozostawić mu subskrypcję, co nie? Czekamy, ona sobie tam grilla robi. Będzie strach. Nie spodziewa robi się takiego grilla. Tego... Robi takiego grilla, że nic nie ma na tym grillu. Krzyknęła. Co to jest? Jakie się przestraszą, co to jest za potwór? O dobra, to są chyba symulacje jego myśli. Ona nie słyszy chyba tego, co mówi, ale weź ją popchnij, kurde, tym okiem ją tak, wiesz, tak, tak, tym okiem tak, oj, jeszcze, dobra, już, dość sketchy, dość. Tym okiem, ona mnie nie słyszy, mam zmutowany mikrofon, ja sobie spokojnie robię grilla, a nie słyszy, bo zmutowany mikrofon, bo zapomniałem, że można mutować mikrofon. Nie no, jak ja się przestraszyłam. To ja przyszedłem na grilla, proszę mnie usmażyć.
to? Co, ej, pokażę, co to nagryla. Jest za SCP nagryla. No bo usmaż mnie! Usmaż ej, mnie! Stąd. Spal mnie, spal mnie! Znaczy, żeby nie było, że jakoś ja się turbo znam, moi drodzy, na SCP. Ja nawet nie wiem, co to za numer, k***a, jest. Jak mam być szczery. Możecie napisać, jeżeli... O! Jeżeli wiecie, co to za SCP-ek, to napiszcie jego numer w komentarzu. Płatki, płatki, płatki! Ej, to moje płatki! No nie... Nie tak zżenuła mnie, tak wiecie. Tak. Zżera mnie to od środka, jak słyszę, widzę coś takiego. Ten, a jak on w ogóle to je? Przez no, co? A właśnie, on... właśnie ja czym? Nie mogę jeść, łamie no. Trzeba wejść na wyższy poziom żartów. To musiałbym wyjść z piwnicy. Wychodzi? Okay. Zamykam. Ej, uciekamy. No, całkowicie normalna sytuacja. Absolutnie normalne to jest. Bym się zamienił dobra, co teraz? W przykładowo szczura. Patrycja dziewczyna nie lubi szczurów. W dżumie. Jezu. Kto napisał dżumę? Wezmę z czatu odpowiedź. Kto napisał dżumę? Dobra, to teraz RG, oskamujemy trochę widzów. Zmontuj to tak, że ja tak naprawdę patrzyłem, co jest na czacie, żeby to było tak śmieszne zrobione, że ja niby sprawdzam na czacie. No wiesz, co chodzi, żeby to tak zabawnie. No, a Albert, w dżumie Alberta Camusa nawet były szczury i to była pierwsza oznaka, że jest coś nie tak, tutaj z tym kanałem jest coś nie tak. Szczur to potwierdza. Jestem taką troszeczkę większą myszą. Wiecie, to macie questy dzisiaj na te odcinki, SCP, na te komentary. SCP-ki, których ja nie znam, proszę mi podawać ich numerki. Czym jest SCP szczur? Napiszcie w komentarzu, zapraszam. Rozmiar nie jest aż taki mały. That's what she said! Widzicie, jestem troszeczkę taki większy, taka mamusia bym powiedział. Wejdziemy przez szybę. O, przez szkło. Uwaga, ja to rozwalę. Czekajcie, rozwalamy. Rozwaliłem i wchodzę. Wcale nikt nie słyszał pękającego szkła w środku domu. Widzę Patrycję. Jest ona. Widzicie? U góry. A ja się skradam myszą. O, co teraz zrobić? Właśnie stoję sobie na tych schodkach, a ona tam jest. Widzimy, on jest po prostu. Była taka gra o Reksiu chyba, albo o Hugo. I na przykład Hugo tam przechodził, albo Reksiu, chyba o Reksiu, przechodził przez drzwi i wtedy narrator zawsze mówił, Reksio przechodzi przez drzwi. Uwaga, idziemy. Stoję. Wow, jak krzykła, co jest? Kobieta się przestraszyła, szczura, no kto by się przestraszył? Ja bym się przestraszył. Płatki, widać. Myśla mi się zabukowała. Chodźu, co ja robię? Co ja robię? Ty, zbugował się. Ty, ale byłeś w tej pułapce i... No tak, bo jest na kreatywie, albo nie wiem co. To jest oczywiste, że każdy z nas ma pułapkę na myszy w... kieszeni. Ja na przykład mam... Nie wiem, jak to się tam znalazło. Ucieka z domu. Ale to jego się bardziej przestraszyło. Chodź. Wow. O nie, ona to przestraszyła. Nie zbliżaj się. Nie mogę... Odbijam od myśli, że tobie te pułapki nic nie robią, bo jesteś na kreatywie. Zresztą już wszedłeś w taką jedną i teści nic nie zrobiły, bo jesteś na kreatywie. Skoro była mysz, to teraz robimy pająka. Ale nie takiego normalnego, tylko czarnego. Widzieliście? W sensie, ojoj, Twitch administration, sorry. We are talking about Black Spider. Małpa wpłacił 1 złotego. Ty, zbudowało się? O Jezu, 2 się połączyło. Który sobie chodzi? To jest sztuczny pająk. Taki dziwny SCP, sztuczny pająk. On jest do straszenia. Sztuczny pająk, dobrze. To już nie musicie pisać numerka, już wszystko wiem o tym SCP-ku. A pod trapa wchodzimy. Jak to wygląda? A mogę wejść sobie tutaj? Ej, ja mogę wejść normalnie? Patrzcie na to. Mogę wejść w ten schod? Się tekstura psuje, to już nie udawaj, kurwa. Już, naprawdę. Mogę, jestem pod stołem! Ej, 300 IQ! Ej, mogę pod krzesło? Uwaga! 300 IQ, ja też bym się mógł schować pod biurko i też bym był pod biurkiem. Co zauważyła? Stołem? Coś wystaje? Ej, zauważyła coś? Co jest? Pająk! 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 Savard Engarella Tablet, Doki, Spider Doki, referencje, omygie, what a prank, what a, omygie, new Savard Engar video. O nie, ona bierze miotły, co jest? Idź mi stąd! O nie, bierze, ale ta miotła ma jakieś 20 cm, człowieku. Nawet nie całe.
Co ona ma ci tą miotłą zrobić? Czy może co najwyżej końcóweczką pozbierać, człowieku? Końcem tego filmu powinno być to, że ona się wyprowadza z tego mieszkania i zrywają ze sobą, bo jej się nie podoba. Ja nawet nie pamiętam, jak się nazywa. Patrycja, Weronika, już nawet nie wiem. Ale to jest w ogóle turbo zabawne. Ej, spowodujmy, niech moja druga połówka boi się na śmierć, bo jakiś potwór, jakiś straszny obiekt chodzi jej po mieszkaniu. To jest turbo zabawne. Róbmy tak codziennie. Proszę, nie. Nie róbmy tak, bo to nie, nie. Komu to potrzebne? Wkurzam, oni o, nie, sobie za dużo pozwalają. Miecz wyciągnąć. A jestem, o nie, ona wyciągnęła diamentowy miecz wyciągnęła. To mojego... jest wyższy poziom, to nie, z pająkami się nie walczy, nie wiem, sprayem, miotłą, zwiniętą gazetą, tylko diamentowym mieczem. Dawaj, uciekamy. Co, jak on szybko ucieka. A, dawaj, wyskoczyłem, Nora jest. Oh, okay. Wow, nie wskoczyłeś, tylko podleciałeś, bo jesteś na creative. To jest pikuś, nie? Patrzcie dopiero to, to jest coś. O nie, krab, to już jest disgusting, joki, to jest wielki. Disgusting. O, jest. To jest... To jest disgusting. Super komentarz o SCP Gabor. Możecie napisać, co to za SCP, bo ja niezbyt wiem. My tu gadu gadu, o chuj, chodzi z tą ogromną wieżą. Tutaj tą ogromną kolorową. Ja nawet nie mam pojęcia, o co chodzi. Wchodzę. Czemu to się niszczy podłoga? Co się dzieje? Gdzie jest? Nie wyciągam miecz. Nie mogę przejść. O, szeroki jest. Nie mogę przejść. On się ubrała już diamentową zbroję. Co jest? Mogę się zmienić. Czekaj, mogę się zmienić może... Kurzyłam się, ja już muszę sobie tutaj zrobić jakieś zabezpieczenie przed wejściem. Nie, dobra, jednak nie znam. Myślałem, że to jest 866, ale to nie jest 866. Nie mam pojęcia, co to jest. Możecie też napisać, co to za SCP. O ile to jest SCP jakikolwiek. Nie, żeby nikt mi tu nie... Patrz na to, jak ja wygląda... Czemu muzyka się skończyła? Zjem cię! Kto to? Ona w ogóle... Oczywiście każdy ma palisady w mieszkaniu. I zbroję diamentową. To jest? Chodź tu! Chodź tu, patrz na mnie, jak ja wyglądam. Ale to jest akurat... To by mogło być trochę przerażające, że wychodzisz przed dom, a tam stoi coś takiego i się nie rusza i się tylko na ciebie patrzy. To jest... To może być trochę przerażające. Ona wzięła tarczę i co jest? O nie, to jest tęczowa tarcza! Ona walczy z dyskryminacją! Z dyskryminacją płci, z misgenderizowaniem, z nieuznawaniem czyichś zaimków. Ona z tym walczy! Ona jest pro... Pro! Ona jest pro po prostu, chciałem to pisać. Walczy z tym. Bum! Ty, a tego znam! Tego znam, tylko nie pamiętam numerka. Ale znam go. Wiem co to jest. Jestem teraz, zobaczcie, to jest jakiś dinozaur z kości. Zabezpieczę mój dom. Patrzcie nikt tu nie na to. Będzie wchodził. Symulator parku rujajskiego. Aaaa, zjem cię, chodź tu. Macie mieć taką sytuację, na początku chodzi wam oko po mieszkaniu, potem szczur, więc jest normalnie, więc może to oko wam się wydawało. Później pająk, to też się da przeżyć, bo pająk. I później jakiś Iron Man po prostu po roku w Rosji, a na końcu przychodzi wam żywa wystawa nocy w muzeum. O chuj tu chodzi? Wow, nie! Co za stwór to strzelny, ja już mnie. Się wkurzam! No, wkurzyłem się, będę latał, uwaga, zmieniam się. Wylewam coś! Długi smok. Ale i tak byś latał, bo masz creative'a. Co to za stepek? Czekam w komentarzu, ja sobie to poczytam później. Czy tak co ona wylała? Co to jest? To jest skażenie biologiczne. Ty sobie wyobrażasz, chyba że to jakiś basic domestos albo kret, ale oh my god. A ty w to wleciałeś. Że to jest Cybia, to jestem ja. Ale zabawne, narażamy dziewczynę na stres i strach, ale fajnie, content. To jest to mieszkanie... O trzeciej w nocy idziesz podjadać do lodówki, a tam coś takiego. A, chodź tu, a, patrzcie! To wszystko, ten cyrk trwa 15 minut prawie i ona jeszcze nie zadzwoniła na policję albo do swojego chłopaka. Zjem cię! Ty, ona... Ty! Zepnął ją finalnie! Co jest to? Ja przewidziałem przyszłość! Omgi! Co teraz? Patrzcie na to, uwaga! Oho! The best! Boy! Pamiętamy go, od niego się zaczęła moja przygoda, let's go! Czym jest? Patrzcie na to! Uwaga, wyskakujemy! Na tyłku, ja skaczę tyłkiem! XD, co jest? Nie wiem, co to jest. Co to jest za potwór? On zjeżdża na tyłku? I jeszcze pływa w kwasie. Tak, zjeżdża na tyłku. Ale co się śmieje? Czemu on zjeżdża na tyłku? No, jestem potworem na tyłku, zobacz. Co? Jestem potworem, który na tyłku chodzi. Ale jaja, co? To
używać nogi? A po co? Po co no na co? Jak ja na ale tyłku mogę jeździć? Ale przynajmniej nie wejdzie, bo mam takie... Po co używać mózgu? Po co? Po co? Można stworzyć kanał o nazwie Smileslow. Wielki jak jakiś duch. Ale to widzowie znaczy, może, możemy zrobić w następnym odcinku, czyli jutro. Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, żeby nie ominąć... O nie. O nie, tylko... Co wam mogę powiedzieć? Fajnie, że w końcu znaleźliście jakiś film o SCP tego typu, który mogę obejrzeć. Aha. Napiszcie... Wilk wpłacił 1 złotego. Wszędzie raz wpłacił 1 złotego. RG wyszło ponad 40 minut surówki, mam nadzieję sobie poradzisz. Do poniedziałku masz deadline, jak to dostaniesz. Kurde, ciężko było, głupie strasznie, ale fajnie, taki fajny powrocik też nagrywany właśnie w takiej formie, że jestem na stojąco. I w ogóle RG to montuje, jest podział dźwięków, takich rzeczy półprofesjonalnie. Śmiesznie na pewno. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Nagrywane na Twitchu, Tyszofa, wszystko browat. Link w opisie, link do kanału RG Playa, czy tam jego słyszeli też w opisie. No i film, który oglądaliśmy, jaki kanał, również w opisie. Wszystko w opisie. Do następnego, widzowie. Jutro odcinek na drugim kanale, wczoraj odcinek na drugim kanale, pojutrze odcinek na głównym kanale i przedwczoraj odcinek na głównym kanale. Buźka, hej, yo, cześć! Control.